Cześć, Tomek Fitz, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Na wstępie przepraszam was za taki lekko mój zawalony głos, ale no po prostu mam katar, nie mogę się go kurde od kilku dni pozbyć. Ale jednak no wiecie, obiecałem, że zrobię teraz ten film, no i też go robię. No a dzisiejszy filmik jest no w sumie z pomysłu, który podaliście na Discordzie, dokładnie na propozycjach, że właśnie taki film powstał. Abym wam przedstawił gry, pokazał, powiedział właśnie o co chodziło, jak się w nie grało, które po prostu grałem w swoim dzieciństwie. I sądzę, że tak jakoś, nie wiem, dojdziemy myślę do mojego 12 roku życia, jeżeli chodzi o gierki, więc tam wam to powiem po prostu, w co grałem tak mniej więcej. Niektóre tytuły, które są takie, powiedziałbym, bardziej popularne i myślę, że każdy je zna, każdy o nich słyszał lub nawet teraz obecnie są popularne, ktoś w nie gra, raczej po prostu wspomnę jak już tylko i tyle. A pozostałe takie gry, których raczej sądzę, że większość z was może nie kojarzyć, jakoś tak więcej omówię, pokażę jakiś tam gameplay, albo swój, albo który znalazłem w internecie, bo załóżmy nie mogłem tej gry swoje jakoś nagrać przez jakieś problemy z OBS-em, czy po prostu no, nie miałem tej gry już obecnie dostępnej na komputerze. Więc cóż, no zapraszam was do oglądania. Więc na starcie, nie wiem, wymieniając takie tytuły jak, nie wiem, seria Assassin's Creed, czy nie wiem, WoT, czy też gry, w których grałem bardzo mało, nie wiem, Counter-Strike 1.6, czy też kiedyś Stalker u wujka. Myślę, że tych tytułów raczej to przedstawiać wam nie muszę, no chyba, że jak już to Stalkera, myślę, że część z was może nie kojarzy jakoś tak dobrze. Ale przejdźmy do troszeczkę takich bardziej, ale to bardziej zapomnianych przez większość graczy obecnie tytułów. A przynajmniej graczy tych nowego pokolenia. Więc na początek weźmy pod lupę Heroes of Might and Magic 3. No piękne i stare Heroesy, no jak na moje trójkę z tą częścią, która była po prostu najlepsza, najwięcej w nią grałem, najlepiej mi się też w nią grało. Dla osób, które nie wiedzą czym są Heroesy, jest to gra, która ma mieszanki typu gry RPG, dodatkowo z turową strategią. Mówiąc dokładnie, mamy tam jakąś tam swoją frakcję w grze, bodajże chyba, o ile pamiętam, jest ich chyba 9? Do tego każde zamki, każda właśnie poszczególna, nie wiem, no poszczególny zamek ma swoją oczywiście linię bohaterów, linię jednostek uniwersalną, jakieś tam swoje bonusy, statystyki. No i w skrócie tak polega gra, no zbieramy jakieś surowce, zabijamy jakieś tam moby na mapie, zbieramy inne znowu złoto, inne jakieś tam punkty expa, artefakty. I na przykład wypełniamy cele misji, jest oczywiście w tej grze kampania dla jednego gracza. Do tej pory są, słuchajcie, turnieje z tej gry. A nawet ostatnio gra doczekała się swojej reedycji, dokładniej wyjścia HD. Jednakże na zainteresowanie tą grą obecnie jest no mniejszy niż TF-em, taka ciekawostka dla was. Idąc dalej ze strategii, to tutaj mamy Zeusa, Pana Olimpu. I jest to też, powiedziałbym, no, gra, która raczej w większości z was nie przypadnie do gustu, to będzie przez swój sobie, moim zdaniem, toporny wygląd. Gorszy niż Heroesy, moim zdaniem to się bardziej znacznie zestarzało. I tutaj mogę wam powiedzieć ciekawostkę, że jest to gra, która zaszczepiła do mnie zainteresowanie historią. No na początku oczywiście wiecie, jakaś tam architektura, jakieś tam inne pancerze, czy inne takie ciekawostki z Grecji, poprzez nawet samą mitologię. Gra się ogólnie właśnie dzieje, tam są jakieś właśnie wydarzenia typowo greckie, na przykład nie wiem, wojna peloponeska, czyli wojna Sparty z Atenami, jakieś tam wyprawy powiedzmy Jasona, nie wiem, misje Heraklesa, oraz inne takie ważniejsze rzeczy, które działy się po prostu w mitologii. Sam typ gry to oczywiście City Builder, a gra sama w sobie jest grą jednoosobową. A jeśli chodzi o jakieś tam, nie wiem, właśnie jak mamy tą grę grać, ogólnie to po prostu budujemy miasto, zapewniamy wszystko, co po prostu mamy zapewnić naszym, nie wiem, obywatelom, ale po prostu, nie wiem, byli właśnie prawdziwymi pracownikami, żebyśmy mogli właśnie wydobywać inne rzeczy i tym samym powiększać swoje miasto. Tym samym również wypełniając dodatkowe cele misji, czy też ogólnie cele misji, no rozumiecie, no taki zwykły City Builder. Idąc dalej mamy kolejnego City Buildera, tym razem są to Settlersi dwójka dziesięciolecie. W jakąś też inną odsłonę Settlersów, chyba trójkę albo czwórkę grałem u brata jeszcze, chyba trójkę, nie jestem pewien. Ale dwójka dziesięciolecie to było po prostu coś, co bardzo lubiłem, bardzo mi się podobało. Pamiętam właśnie, że po prostu zakradałem się będąc małym takim dzieciaczkiem do wujka na komputer, po prostu żeby u niego zagrać tą grę. No a potem, kiedy mu się to znudziło, powiedział, no słuchaj młody, masz tą płytę, widzę, że ta gra ci się podoba, weź tą się zainstaluj. No i jak ja się wtedy cieszyłem, po prostu zainstalowałem. To była jedna właśnie z pierwszych gier. Pierwszą kampanię, że był właśnie Zeus Pan Olimpu, potem byli Settlersi, potem właśnie kolejna gra, którą wam za chwilę wymienię. Tylko jeszcze przy tych Settlersach mowa. Moim zdaniem jest to najlepsza część, głównie przez swoją właśnie swój styl graficzny oraz dalej stary styl Settlersów, który tam kiedyś tam właśnie był. No jeżeli chodzi o jakieś tam założenia właśnie owej rozgrywki, no to są jednak takie same jak w przypadku Zeusa, więc tutaj też nie będę jakoś tam bardzo się rozgadywać. Tutaj jeżeli chodzi o główny wątek fabularny, to za to mogę wam tutaj powiedzieć, bo tu jest jakaś konkretna fabuła jednostajna, że tak to ujmę. Tak wiem, że przy Heroesach też była, ale przy Heroesach jest o tyle właśnie cała historia całego uniwersum, więc to się jakoś nie będę chciał zbytnio zagadywać. O tyle w Settlersach jest dosyć taka prosta sytuacja, dokładniej
podczas pewnego kataklizmu zostają wszyscy nasi tutaj osadnicy gdzieś tam przeniesieni, sami mężczyźni, i zwyczajnie staramy się dotrzeć do własnej ojczyzny, głównie właśnie walcząc z tubylcami, które spotkają na swojej drodze. Idąc dalej, kolejna strategia, dokładnie RTS Warcraft 3. I jest to gra, w której po prostu się zakochałem, to uniwersum całkowicie kocham, uwielbiam Warcrafta. To zresztą też mówi samo za siebie, że miałem kiedyś ten główny, mój kanał, ten obecny, którym w tej chwili koniecie ten film, kiedyś był właśnie poświęcony głównie Warcraftowi trzeciemu. Jednakże przez, powiedziałbym, pewne problemy, pewne porównania mnie tak dalej oraz brak możliwości wybicia się, no bo Warcraft jednak jest bardzo grą niszową, w sumie strategie są bardzo niszowymi grami. Czasem po prostu zmieniałem swój content, tam potem właśnie było For Honor też potem mi się przejadło, potem właśnie dawałem tak mieszanie, że raz For Honor, raz StarCrafta, raz WarCrafta i raz TF-a. Potem się teraz zaczął właśnie najbardziej chyba przyjmować i poszedłem w tego TF-a. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o WarCraft, to też niedawno właśnie wyszedł Reforged, który jest przez wszystkich graczy no znienawidzony. I tutaj w pełni podpisuje się pod to. WarCraft 3 Reforged jest zwyczajnie no za słaby na to, co było obiecywane i na to, co WarCraft szczerze zasłużył. Ponieważ jak na moje grafika, która była w WarCraftie 3 zwykłym, była tak szczerze ponadczasowa. W Reforged'u sądzę, że to się zwyczajnie z czasem zestarzeje. Też jest baśniowa, ale nie taki styl, jak to właśnie było przy tamtej grze, przy danej właśnie okazji. Jeśli chodzi o fabułę, to fabuł jest tutaj kilka, więc jest to bardzo naprawdę rozbudowana gra, jeżeli chodzi o kampanię dla jednego gracza. Jeżeli chodzi o główne wątki, mamy ich chyba bodajże 7, jeżeli liczymy właśnie kampanię Rexara. W sumie jeszcze, jeżeli samouczek, to będzie ich 8? Nie wiem, nieważne. Ale w skrócie mam takich kilka głównych postaci, które po prostu są wątki przedstawiane właśnie podczas tych poszczególnych kampanii, podczas ogólnie przedstawiane są wątki ich frakcji, jak to właśnie mają się ich losy, jak to właśnie żyją, jak to ma się cała historia w całej tym królestwie, w całej tej planecie. No i w sumie jako gracze jesteśmy tak w zasadzie no w sumie każdą prawie że stroną konfliktu w tej wojnie. Kolejna gierka, w którą też dosyć dużo spędziłem swojego czasu, też ją bardzo lubiałem, był StarCraft 1. Ponownie jest to RTS, też od Blizzarda. Gra bardzo bliźniacza, podobna do Warcrafta. Założenia niemalże te same, jedyne co tam się w sumie różniło, to, że jednostki były mniej żywotne niż w Warcrafcie. Kampania też no, była inna, jednak fabularna. Kampania się też również skupiała za to na poszczególnych frakcjach wewnątrz gry. Mamy oczywiście 3 rasy i te rasy tam potem dzieliły się jeszcze wewnątrz jakieś frakcje. Tam właśnie było Dominium, Konfederacja, potem tam jeszcze Dyrektorat, jeżeli chodzi o ludzi. U Zergów tam były poszczególne szczepy Zergów, ale głównie tam towarzyszyliśmy z Kerrigan. Jeżeli chodzi o Protosów, to właśnie były te plemiona, ich tam bodajże Daleamowie i inne tam jakieś plemiona, właśnie już nie pamiętam nawet jakie tam się nazywały konkretnie. Ale gra rzeczywiście była bardzo wciągająca, nawet chyba obecnie jest darmowa na Blizzardzie, że się nie mylę. Więc jeżeli ktoś z was by chciał, no to proszę, no polecam, mogę nauczyć kiedyś, no. Kolejną gierkę mamy Drakensanga Online. Jest to gra, która przez dłuższy czas pojawiała się u mnie na live'ach jakoś w tamtym roku. Bardzo się wam podobała, bo na live'ach było po 20 osób przez długo, bo to live'y były po 5 godzin nawet czasami. Dużo się osób tak długo utrzymywało. Jest to MMORPG od studia nie wiadomo jakiego, no, przynajmniej mi jest to nie wiadomo, bo nigdy się jakoś tym nie interesowałem. Często ludzie mówią, że to jest podróbka Diablo, tylko że bardziej dla dzieci. Tutaj po części się zgodzę. Kiedyś Drakensang i Diablo stali mniej więcej, jeżeli chodzi na styl graficzny i ogólnie całe mechaniki i wszystko tam, co się dzieje, na tym samym poziomie, jak mam być szczery. Jednakże, kiedy właśnie gra była coraz to bardziej porównywana do Diablo po prostu darmowego, czyli, no wiecie, automatycznie darmowe, to się kojarzy od razu w głowie, że gorsze. To właśnie postanowili twórcy zrobić coś takiego, że zróbmy fabułę bardziej taką cukierkową, bardzo jeszcze taką bardziej, wiecie, baśniową tak dalej. No kiedyś właśnie była taka sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o tą grę, że jakaś, wiecie, była mroczna, że jakieś tam nekromanci byli wskrzeszani, że właśnie nekromanci wskrzeszali, jakiegoś tam króla zabili i inne jakieś tam ciała były na mapie pokazywane, ogólnie jak są właśnie zabijane i tak dalej. A obecne eventy, które są na przykład, nie wiem, event Halloweenowy co roku, Zamek Dragana bodajże, czyli my po prostu jako gracz zbieramy jakieś tam ciągutki, inne tam mordoklejki i tak dalej, cukierki po prostu i to jest event Halloweenowy, że po prostu bijemy moby, które są jakoś tam słodko nazwane i tak dalej. Jednakże mimo to bardzo oceniam grę dobrze, spędziłem w niej też bardzo dużo, bardzo długich lat. Mam kilka postaci, głównie na serwerze Grimmak, więc jeżeli ktoś z was by chciał do mnie dołączyć, zapraszam was serdecznie. No i gra, w którą zacząłem grać, kiedy właśnie miałem owe 12 lat, to właśnie były Team Fortress 2, więc na tym sobie myślę skończymy. No TF wam nie będę już tutaj myślę przedstawiać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie gry, które grałem, tak bardziej powiedziałbym, które pamiętam w dzieciństwie. Ogólnie możecie dać właśnie znać w komentarzach, przypomnę wam wtedy serduszko, jaką grę chcielibyście zobaczyć na live'ach na moim kanale.
tutaj wymienionych, no niekoniecznie też tylko TF-a, bo TF jak najbardziej będzie na live'ach, tylko właśnie wskażcie jakąś grę inną z tych gier, którą wam tutaj wymieniłem. Mieliście oczywiście gameplay na ekranie, gra, która wam się wydawała jakoś najciekawsza, czy to z mojej opowieści, która jakoś staram się jak najmocniej skrócić, bo wiem, że dużo osób nie lubi takich rzeczy słuchać innych niż TF, a jednak wiecie, watch time jest ważny. Więc po prostu no, gra, która was zaciekawiła właśnie, nie wiem, gameplayem, czy moimi opowieściami, po prostu dajcie w komentarzach znać, jaka gierka waszym zdaniem była chętnie widziana na live'ach, ogólnie jak zobaczycie jakiś tam komentarz właśnie z grą, która również waszym zdaniem powinna wygrać, też lajkujcie ten komentarz, ale również napiszcie ten swój, po prostu będę też potem tak patrzeć właśnie na te lajki oraz ilość komentarzy napisanych. To jeszcze raz wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, widzimy się długo w przyszłym materiale, do zobaczenia, no i cześć!